Rozmowa dnia. A gościem sygnałów dnia w programie Pierwszym Polskiego Radia jest teraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Witam panie minister, dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Sprawdziłem 2 tygodnie temu, kiedy rozmawialiśmy o tym, ilu chętnych się zgłosiło już do programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Mówiła pani wtedy, że od początku roku, czyli od 1 stycznia wpłynęło 155 tysięcy wniosków w ciągu 3 dni. No, teraz po kolejnych 2 tygodniach mamy wniosków ile? Jak szybko ich przybywa? W tym momencie mamy wniosków złożonych na ponad 370 tysięcy dzieci, a więc widzimy, że ta największa dynamika była na początku roku. Teraz wnioski są składane też systematycznie. Cały czas przypominamy tym rodzicom i dzięki dzisiaj radiowej jedynce też możemy rodzicom przypomnieć, że wnioski składają ci rodzice, którzy mają drugie, kolejne dziecko w okresie od ukończonego 12 miesiąca życia do 36 miesiąca życia. Zachęcamy o jak najszybsze złożenie tych wniosków, aby te świadczenie, czyli to 12 tysięcy na 2 lata, mogło trafić, aby ta inwestycja w rodzinę, wspomaganie łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym mogło się zrealizować, dlatego też zachęcamy do składania wniosków. Tak jak mówiłam też ostatnio, spodziewamy się w miesiącu styczniu ponad 400 tysięcy wniosków, a więc tak naprawdę wynik jest bardzo dobry. No, nie to ma byłyby 2/3 chyba, wniosków. Bo państwo mówili, że oczekują ponad 600 tysięcy, czyli gdyby do końca stycznia... W całym roku, tak. 615 tysięcy w całym roku. A tak. Proszę powiedzieć, bo to jest pytanie, z którym się często słuchacze do nas zwracają. Czy ten program ma charakter kroczący, czy też jest jakaś data graniczna, bo można interpretować w następujący sposób. Okej, kto ma w tej chwili dziecko w tym wieku, które się kwalifikuje, no to może składać wniosek. No ale jak ktoś ma dziecko, które osiągnie ten wiek za 2 miesiące, 3 miesiące, 5 miesięcy, no to po prostu wtedy będzie mógł złożyć ten wniosek, czy będzie trzeba czekać do następnego roku na kolejne otwarcie tego nie, programu? Nie. To ten program, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, można powiedzieć, że nie ma takich wyznaczonych okresów składania wniosków, jak przy świadczeniu Rodzina 500+. Kiedy dziecko ukończy 12 miesiąc życia, a wręcz jeszcze inaczej, na 3 miesiące przed ukończeniem przez dziecko 12 miesiąca życia, jeżeli dziecko jest drugim lub kolejnym dzieckiem w rodzinie, już można złożyć wniosek. A więc obsługa tych wniosków jest całoroczna i systematyczna. I nie jest to program, który jest tylko w tym roku. Program, który został wprowadzony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest programem, kolejną inwestycją w rodzinę i będzie realizowany, dołącza do pakietu programów wspierających rodziny. To jest bardzo ważne wyjaśnienie, bo te wątpliwości wiem, że się pojawiały. Przypomnijmy, że można na 2 sposoby wystąpić o pieniądze z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Można wnioskować o wypłaty przez 2 lata kwoty mniejszej, można wnioskować o wypłatę kwoty większej, ale tylko przez 12 miesięcy. Które z tych rozwiązań cieszy się większą popularnością wśród składających wnioski? Dokładnie tak jak pan redaktor powiedział, można to 12 tysięcy rozłożyć sobie na 2 lata, można przez rok. Z szacunków, z danych, które już posiadamy, 90% rodziców wybiera formę roczną, czyli po 1000 zł. Te wnioski, które zostały złożone, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 2 miesiące na wypłatę świadczenia, które będzie wypłacane na konto, a więc można się spodziewać, że końcem miesiąca lutego, a nawet może i wcześniej pierwsze wypłaty ruszą. Przypomnijmy jeszcze o tym, że to jest czas, w którym trzeba pamiętać też o odnowieniu wniosku w innym ważnym programie, bo początek lutego to jest ten moment, kiedy powinny trafić nowe wnioski w ramach programu Rodzina 500+. Tyle tylko, że w tym roku już to Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie zajmował się obsługą tego programu. Jakieś jeszcze inne zmiany? W tym roku świadczenie Rodzina 500+, jeżeli chodzi o zasady przyznawania świadczenia, tutaj nie ma zmiany, a więc świadczenie jest powszechne, bez kryterium dochodowego, na pierwsze dziecko również świadczenie przysługuje, a więc żadnych zmian co do zasady funkcjonowania programu. Przypomnę, że z tego programu korzysta około 6,5 miliona dzieci, które miesiąc w miesiąc to świadczenie pobierają. Ponad 176 miliardów złotych już trafiło do polskich
rodzin. Od 1 lutego tego roku będzie można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy, czyli ten okres od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku. Ważna jest informacja, aby te wnioski składać rzeczywiście jak najwcześniej. Wnioski złożone do końca miesiąca kwietnia, wtedy mamy pełną płynność wypłacania świadczenia. Droga składania wniosków, to co się zmienia w tym roku i to będziemy mocno komunikowali, aby rodzicom przypomnieć. Składamy wnioski w tym roku tylko drogą elektroniczną, a więc poprzez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poprzez Empatię Ministerstwa Rodziny, a także poprzez bankowość elektroniczną. Wnioski wpływają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał świadczenie na konta rodziców. Pani minister, czy jest planowana waloryzacja tego świadczenia? To jest pytanie, które pojawiało się od kilku lat, no ale robi się szczególnie ważne w sytuacji, kiedy mamy najwyższą od lat inflację. Pytanie to rzeczywiście wielokrotnie się pojawia. Naszą odpowiedzią przede wszystkim w tym pakiecie wsparcia rodzin, tworzenia polityki prorodzinnej jest tworzenie systematycznej, konsekwentnej, długofalowej polityki prorodzinnej i wprowadzanie kolejnych rozwiązań, kolejnych programów, które są szyte na miarę potrzeb, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rodziców i potrzebom przede wszystkim młodych ludzi, aby mogli podejmować decyzję o wchodzeniu w związek małżeński, o podejmowaniu decyzji o tym, aby rodziły się dzieci. I dlatego też w tym roku wprowadziliśmy dwa nowe programy. Rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym już rozmawialiśmy. Budżet tego programu jest ponad 3 miliardy złotych oraz nowy program dofinansowanie do opieki żłobkowej dla tych dzieci, które nie otrzymują rodzinnego kapitału opiekuńczego, a rodzice podjęli decyzję o korzystaniu ze żłobka. Od miesiąca kwietnia rodzice będą mogli składać wnioski również przez te kanały, które już wymienialiśmy, a więc platformę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Empatię Ministerstwa Rodziny, bankowość elektroniczną, o dofinansowanie do opieki żłobkowej do 400 zł. Wyrównanie będzie od miesiąca stycznia, a więc jest to kolejne wsparcie. A ten kierunek środki, przybraliśmy. Panie ministrze, dopytam jeszcze, te środki trafią na konto rodzica, czy będą trafiały do wskazanej instytucji? Na przykład jak już wybierzemy żłobek, to będziemy wtedy musieli zgłosić, w jakie miejsce te środki powinny popłynąć, bo bardzo mnie ciekawią szczegóły tego rozwiązania. To rozwiązanie, pieniądze popłyną do instytucji, będą to pieniądze znaczone na obniżenie opłaty pobytu dziecka w żłobku i zależy nam właśnie na tym, aby te koszty były jak najniższe. W ten sposób to dofinansowanie, czyli rodzic składa elektronicznie wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma całą elektroniczną bazę instytucji, to będzie skorelowane, nad tym teraz trwają prace. Pieniądze będą trafiały bezpośrednio do instytucji na pomniejszenie opłaty, którą rodzic ponosi za pobyt dziecka w żłobku. Bardzo ważna informacja, czyli od kwietnia ten system, ten mechanizm będzie działał, ale z wyrównaniem od początku roku, jak mówi nasz gość, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Co z 13 i z 14 emeryturą? O tym za chwilę porozmawiamy już w drugiej części naszej rozmowy. Zapraszam Państwa na stronę internetową programu Pierwszego Polskiego Radia, także do naszych mediów społecznościowych. Co do 13 emerytury wątpliwości nie ma, bo pani już mówiła publicznie, że w kwietniu do emerytów Dokładnie. Trafi. No ale jest spór o emeryturę 14. Wielu przypomina, w 2019 roku obiecywano, że to będzie świadczenie przyznawane co roku, a podobno w tym roku jeszcze nie wiadomo, czy ta 14 emerytura będzie, czy nie będzie. Panie redaktorze, ja bym odniosła się do tego tak, że świadczenie, oczywiście potwierdzam, 13 emerytura, świadczenie na stałe wpisane w kalendarz wypłat środków, które będą trafiały na naszych kochanych seniorów. W miesiącu kwietniu będzie 13 emerytura wypłacana. Jeżeli chodzi o 14 emeryturę, to od samego początku, kiedy ustawa była przyjmowana przez Sejm, przez Senat, podpis pana prezydenta, było
było to świadczenie jednorazowe, a więc świadczenie, które miało być takim uzupełnieniem wsparcia dla seniorów. Było ono wypłacone w ubiegłym roku, przypomnę, w czwartym kwartale. Takie były założenia. Kolejnym takim krokiem do wsparcia polityki senioralnej i zmiany sytuacji finansowej emerytów były rozwiązania, które proponuje Polski Ład w ramach polityki, zmiany polityki podatkowej. I na ten moment mamy rozwiązania, które Polski Ład wprowadza, więc 30-tysięczna kwota wolna od podatku powoduje, że emeryci na tym rozwiązaniu zyskują. Przede wszystkim emeryci z emeryturą 2,5 tysiąca złotych brutto nie będą mieli odprowadzanego podatku. Odprowadzona składka zdrowotna spowoduje tak korzyść dla emerytów, że w kieszeni emeryckiej pozostanie rocznie 2250 zł. Co do 14 emerytury, cały czas sytuacja jest analizowana. Jest to związana z sytuacją też właśnie z inflacją, z różnymi sytuacjami wsparcia dla emerytów. Nie ma decyzji, tak jak wielokrotnie już powtarzałam. Jeżeli takowa decyzja będzie, na pewno ustawa będzie procedowana przez Sejm. Cały czas staramy się wspierać emerytów poprzez właśnie tę 13. emeryturę, waloryzację, a także programy, które wspierają emerytów, takie jak domy, kluby seniora, Pani minister, program Aktywni o tych Plus. Programach jeszcze za chwilę, ale ja chciałem jeszcze pozostać przy owych korzyściach dla emerytów i rencistów z Polskiego Ładu. Pani wspominała o tym, że grubo ponad 90% osób korzystających z tych świadczeń odczuje zmianę na plus. I tu też diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Czy te zmiany będą widoczne już miesiąc po miesiącu, kiedy osoby uprawnione do tego otrzymują emeryturę i będą widziały, że jest ona wyższa o te 100-200 zł? No ile tam komu wychodzi z owego mechanizmu? Czy też trzeba czekać do końca roku, żeby zobaczyć tak naprawdę wtedy, ile na przykład ma się, o ile mniejszy ma się podatek? Te zmiany będą, emeryci zauważą każdego miesiąca w swoich portfelach. W miesiącu lutym będzie wyrównanie pobranej składki na podatek w związku ze zmianą rozporządzenia ministra finansów. Ta odprowadzany podatek będzie na innych zasadach, ale przede wszystkim, co jest istotne, emeryci z emeryturą do 12 800 zł na rozwiązaniach Polskiego Ładu od 4921 do 12 800 zł, to będą rozwiązania neutralne. A więc tutaj emerytura będzie wpływała na tym samym poziomie, co do tej pory, co w roku 2021, oczywiście przed waloryzacją. Jak duża to jest grupa emerytów? Jak pani mówi o tych, którzy otrzymują co miesiąc między niemal 5 a niemal 13 tysięcy? To jest ponad 430 tysięcy osób, które otrzymują emerytury w przedziale od 4921 do 12 800. A tych, którzy otrzymują mniej, czyli tych, którzy zobaczą rzeczywiście wyższe przelewy, jest jak wielu? No to jest ponad 8 milionów, tak naprawdę blisko 9 milionów, 8 milionów 100, takie mamy szacunki, skorzysta na rozwiązaniach Polskiego Ładu, a więc każdego miesiąca wpłynie więcej środków, kiedy na konto, czy też kiedy będzie przynosił listonosz przelew. A więc miesiąc w miesiąc emeryci będą te rozwiązania widzieli. Warto też, kiedy w miesiącu lutym będziemy rozmawiali, kiedy będziemy też pytali emerytów, którzy będą już umieli pokazać rozwiązania, które wprowadza Polski Ład, przede wszystkim mają pozytywnie zmienić sytuację Polaków, tak jak dane jednoznacznie pokazują. Jeżeli chodzi o obszar emerytów, 94% wszystkich emerytów skorzysta na rozwiązaniach Polskiego Ładu, a 98% rencistów skorzysta, czyli tutaj widzimy też, że wiadomo, świadczenia rentowe są ciut niższe,
niższe od świadczeń emerytalnych i to pokazuje właśnie na konkretnych procentach, jak się będzie to rozkładało. Dlatego też przede wszystkim zależy nam na tym, aby to wsparcie było kompleksowe. Emeryci nie muszą czekać do końca roku. Przy rozliczeniu rocznym każdego miesiąca odczują to przy pobieranym świadczeniu. To jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do naszych najstarszych obywateli i dopytać o program Opieka 75+, bo tu też ważna data nadchodzi. Przypomnijmy, kto może i na jakich warunkach skorzystać z takiej pomocy. Program Opieka 75+ jest dedykowany dla jednostek samorządu terytorialnego, które do 60 tysięcy, czyli do tych mniejszych samorządów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie poprzez wojewodów z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na prowadzenie usług opiekuńczych dla osób starszych, osób powyżej 75 roku życia. Do 31 stycznia tego roku można składać wnioski. Dlatego też przypominamy samorządom. Samorządy cieszą się coraz, ten program cieszy się coraz większym zainteresowaniem, gdyż usługi opiekuńcze dla osób starszych są niezmiernie potrzebne. My to obserwujemy także w obszarze usług opiekuńczych, asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, ale ta grupa osób starszych, żyjemy coraz dłużej, a więc to wsparcie jest bardzo potrzebne. I ten program właśnie tą opiekę zapewnia. Jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzyć zadania, wykonanie tych zadań same mogą to robić, ale mogą też powierzyć organizacjom pożytku publicznego czy stowarzyszeniom, a więc ten program jest kompleksowy, który przede wszystkim właśnie wspiera i zapewnia opiekę tak bardzo potrzebną dla osób starszych. No 31 stycznia wnioski w ramach Opieki 75+, bardzo ważne przypomnienie, o czym mówiła Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, gość Sygnału Dnia w programie Pierwszym Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.